Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii FIFA 15 Ultimate Team na moim kanale. Na samym wstępie chciałbym Wam bardzo podziękować za 1700 już w tej chwili wyświetleń mojego poprzedniego jednominutowego filmiku, w którym pokazuję Wam, jak w FIFA genialnie wygląda technologia Goal Line Technology. Jestem świadomy, że tam padła bramka, bo piłka zanim jeszcze zostało zapauzowane to i pokazane, czy piłka całym wodem przekroczyła linię bramkową. Jestem świadomy, że wpadła tam bramka, ale sam moment uchwycenia tego niby gola pokazywał, że gola nie było. Pierwszy raz jakikolwiek filmik ma powyżej 500 wyświetleń, tamten ma aż 1700 ponad i jestem Wam bardzo za to wdzięczny i chciałbym, żeby każde moje filmiki były wyświetlane przez taką liczbę osób. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, bo jest to bardzo, bardzo krzepiące, bardzo pozytywne i jeszcze raz dzięki. Dzisiaj zagramy sobie ponownie dwa spotkania, jak już przeszło to do tradycji, jakby nie patrzeć. Również o tradycji przeszło to, że na początku pokazuję Wam wasz, no jakby nie patrzeć, wasz, nasz skład i wolne miejsca w składzie, które pokazują, że do klubu został kupiony nowy zawodnik. Tym razem kupiony został bramkarz. Jak myślicie, kto to jest? Dodam, że jest to bramkarz, który w drużynie rywala już raz zdążył nas zatrzymać. Oddaliśmy bodajże 15 strzałów celnych na bramkę. Czy to był strzał techniczny z daleka, czy strzał z bliska, sam na sam wszystko bronił właśnie Wojtek Szczęsny. I właśnie Wojtek Szczęsny za kwotę 1800 końców trafia do naszego zespołu na zgraniu 10, co jest dla mnie bardzo pokrzepiające. Powoli się ten skład zamienia w skład z BPL. Ostatnia szansa dzisiaj dla Andiego Carrolla. Ostatnie dwa mecze dla niego. Jeżeli dobrze je wykorzysta, zostanie w klubie. Jeśli nie, wydamy te 3500 końców i kupimy danego Welbecka, bo go mam na oku, z Arsenalu w tej chwili Welbeck. No i co? Mi zostaje zaprosić Was na pierwsze spotkanie, aczkolwiek jeszcze powiedziałem sobie, że w sklepie kupię końsy, znaczy kupię końsy, 200 razy 5, więc troszkę końców na kup teraz. No i co? Ja Was zapraszam na pierwsze spotkanie. Nasza sytuacja w lidze na razie nie wygląda zbyt dobrze. Dwa mecze wczoraj w odcinku rozegraliśmy i mimo, że pięknie, heroiczna walka do końca, dogoniliśmy rywala ze stanu 3-0, 0-3 na 3-3, to niestety po pierwszych dwóch meczach mamy tylko punkcik, więc przydałoby się w dzisiejszym odcinku dwa razy wygrać. Skład naszego rywala prezentuje się bardzo okazale. Mamy Totti'ego, mamy Di Natale, mamy Giovinco, El Shaarawy na bramce, niestety Gianluigi Buffon, który już nieraz nas bardzo ładnie zatrzymywał. Będzie ciekawie. Żeby powiedzieć bardzo, to za mało nawet. Będzie niebezpiecznie, będzie bardzo niebezpiecznie. Uwaga, sam na sam Giovinco z naszym bramkarzem Wojtek Szczęsny bardzo laguje mojemu rywalowi. Wilson, Carroll, do Rossa Barkleya, Ross Barkley sam na sam z bramkarzem, ależ tnie! Ross Barkley, 1-0! Fatalne lagi ma mój rywal, no nie da się normalnie pograć z przyjemnością, bo niestety tnie w sposób niesamowity, ale Ross Barkley w 14 minucie spotkania wysuwa nas na prowadzenie. Fatalna strata Jervisa, Darman, dośrodkowanie w pole karne, 1-1! No nie wierzę, Giovinco. 1,70 m wzrostu i gościu strzela mi bramkę głową, przeskakując kogo? Nie wiem, jakiegoś środkowego naszego obrońca, obstawiam, że to był oczywiście Distain. 1-1. Uwaga, będzie okazja, Wilson. Wilson! 2-1, Wilson! Szybka odpowiedź na bramkę mojego rywala. 1-2. Prowadzenie. Brawo. Di Natale. Di Natale, uwaga, będzie niebezpiecznie. Giovinco szuka Totti'ego. Francesco Totti! Obok bramki Totti. Ależ niewiele zabrakło mojemu rywalowi, żeby na 10, na 5 minut przed końcem, cholera, na 5 minut przed końcem pierwszej połowy objął zremisował, co ja tu gadam. Koniec tej pierwszej części gry, po której mogę powiedzieć tylko jedno słowo. Lag! Mój rywal jest tak fatalnym hostem, że przyjemności z gry nie ma w ogóle kompletnie żadnej. Mam nadzieję, że wywieziemy jak najszybciej te 3 punkty z tego meczu i jak najszybciej o nim zapomnę. Zapraszam Was serdecznie na drugą połowę. Flanagan, dośrodkowanie w pole karne, gol! Andy Carroll! Mamy bramkę! Jest 3-1, prowadzimy! Andy Carroll, który miał po tym meczu być wymieniony na Welbecka, sprawuje się dzisiaj dobrze, więc kto wie, czy jeszcze w następnym odcinku nie zobaczymy Andy'ego Carrolla. Tutaj nieudany dribbling Antonio, ale dośrodkowanie wspaniałe Rangela. I mamy wynik 3-1. Będzie okazja, uwaga, sam na sam Giovinco po raz kolejny z moim bramkarzem. Giovinco! Pięknie Wojtek! Damy na końcowe 15 minut, czy tam 20, nie zauważyłem dokładnie, zagrać Hugo Rodajedze.
Niech wejdzie Rodajega razem z Dyerem za Jervisa. Ładnie będzie kontratak. Uwaga! Uwaga, Wilson wysunie się sam na sam z naszym rywalem. Wilson! Wilson i Sweaty! No fatalnie! Fatalnie! Jeszcze Carroll! Co tutaj my zrobiliśmy? Wilson! Matko święta! Sweaty! Człowiek chciał Sweaty i zjebał! Ross Barkley, czy był na spalony? Nie było spalonego. Ross Barkley, Ross Barkley, Ross Barkley! Sam na sam z bramkarzem, nie było spalonego, a na początku myślałem, że był spalony, ale nie było. 1 do 4, prowadzimy. Ross Barkley daje nam prowadzenie. Sam na sam z Buffonem, przy bliższym rogu, przy bliższym słupku, może tak ładniej. I prowadzimy. Dyer, piękne podanie do Wilsona. Wilson sam na sam, tym razem tego nie zepsujemy. Wilson! Ohohoho! Matko, Wilson! Co żeś narobił teraz? No przecież wszystko zrobiłem tak, jak powinienem. Dlaczego żeś załadował to Wilson w poprzeczkę? Uwaga, niebezpieczna szansa dla naszego rywala Giovinco! Oho! Nasz rywal pozazdrościł nam pudła sam na sam Wilsona i jeszcze do pustej bramki nie trafił. Przebił nas. Nasz rywal właśnie nas przebił. Sam na sam Giovinco z bramką nie trafił. No, a Barkley niedokładnie. Koniec pierwszego meczu na dzisiaj. Udaje się bardzo wysoko pokonać rywala. Bardziej przez jego małe umiejętności niż przez naszą wielką, niesamowitą dyspozycję. Szczęsny się cieszy pierwszy mecz wygrany w naszych barwach. Zapraszam Was na drugie spotkanie, w którym liczę też na 3 punkty, bo nie ukrywam, że 6 punktów bardzo nam potrzebne. Zapraszam. W naszym składzie nie ma żadnych kontuzji, nie ma żadnych większych zmęczeń, więc śmiało możemy zagrać drugie spotkanie właśnie takim składem. Carroll, no, sprawuje się dobrze. Na razie nie grozi mu przyjście Welbecka, ale z czasem myślę i tak Welbeck przyjdzie, bo zacznie pewnie nie wyrabiać tutaj Carroll, jeżeli chodzi o poziom trudności rywali. Damy na razie mu ten kontrakt, bo złotych nie chcę marnować, mam ich mało. No cóż, rozpocznijmy drugie spotkanie i mam nadzieję, że będą kolejne 3 punkty. Nasz drugi rywal, widzę 96 zgrania, jest Samuel Eto'o. Kameni Mofrat na bramce, jest Nkulu. Myślę, że skład jest jak najbardziej do grania, spróbujmy więc wygrać to spotkanie. Diuu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 
Druga piłka do Carrolla, ale Carroll i Pace to kompletnie dwie różne rzeczy. Uwaga, będzie okazja. Wilson! Oh, matko, ależ niewiele zabrakło. Wyszedł Kameni. Mogłem lobować, wolałem strzelić, normalny strzał oddać, ale niestety obok słupka. Wojtek Szczęsny. Kolejna penetrująca piłka, tym razem do Wilsona. Wilson popełnia bramkarz błąd. Wilson do pustej bramki. Po fatalnym błędzie naszego rywala Wilson strzela bramkę na 1-0 w 9 minucie. Fatalny błąd naszego rywala. Nie wiem, czy się cieszyć z takich bramek, czy nie, no bo fajnie jest stworzyć jakąś genialną akcję, oddać piękny strzał i strzelić finezyjną bramkę. A w tym wypadku właśnie padł gol w taki sposób. No, fakt faktem, prowadzimy 1-0. Uwaga, Carroll niczym Messi, Carroll! Kameni Mofrat, piękna interwencja. Uwaga, Wilson, no to jest zdecydowanie szybkościowiec, Wilson, biegnie, przebieg pół boiska, Wilson, 2-0! Pace tego zawodnika jest niesamowity. Wilson, jest 2-0! Przebiegłem nim pół boiska, 91 tempa, sam na sam z bramkarzem, strzał finezyjny i mamy prowadzenie w drugim spotkaniu w dzisiejszym odcinku. Wilson, 2-0. No, nasz rywal stwierdził, że nie chce dalej grać z nami. Wygraliśmy ten mecz 3-0, to nie wiem, bo nie strzeliłem mu żadnej bramki, a wyszedł. Aha, wyszedł, bo już stwierdził, że i tak nie da rady nas dogonić. Wilson, dwie bramki, Carroll, asysta. Carroll, ogólnie odcinek na plus. Więc jeszcze raz w tym odcinku nim pogramy, chyba że ktoś w komentarzu napisze, że bardzo chce Welbecka albo innego napastnika, mamy 13 tysięcy końców, więc można jakoś skład zmienić po prostu, można jakoś skład ulepszyć, więc jeżeli masz jakieś propozycje, pisz śmiało w komentarzach, jeżeli nikt nic nie napisze, no to Carroll zagram w tym odcinku, chociaż nie ukrywam, że bardzo chciałbym, żeby ktoś mimo wszystko komentował naszą serię z Ultimate Team. No dzisiaj dwa mecze i dwa zwycięstwa, więc to, czego oczekiwałem. W następnym odcinku będziemy się starali już powoli piąć do tych 15 punktów do Mistrzostwa Ligi numer 8 i
Niedługo wchodzimy z buta do ligi numer 7, tak mocno i poważnie. Dwa zwycięstwa w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że to jest satysfakcjonujące dla was, jak i tym bardziej dla mnie. Jak widzicie, jakieś zmiany w tym składzie, naprawdę piszcie w komentarzach. Ja mam 13 tam tysięcy końców, prawie 14, więc można jakieś zmiany zrobić, jeżeli wam by się miało to lepiej oglądać. Ja tymczasem mówię wam, życzę wam bardziej miłego dnia, wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, na razie, cześć!